audytorze, w ubiegłym tygodniu przekazałem panu tekst czterech pytań, które między innymi wynikają z moich kontaktów z mieszkańcami miasta Końskie, z internautami, którzy piszą na forach i proszą o wyjaśnienie tego problemu dotyczącego zatrudnienia i urlopu pana obecnego wiceburmistrza Krzysztofa Jasińskiego. Bardzo bym pana prosił o odpowiedź na pierwsze pytanie, w którym pytamy o sposób obliczenia zaległego urlopu za rok 2008, 2009 i 2010. Panie redaktorze, w roku 2008 pan Jasiński wykorzystał 42 dni urlopu. Pozostało mu do wykorzystania 14 dni. Urlop przerywany był za zgodą organu prowadzącego, czyli zarządu powiatu koneckiego. Urlop przerywany był z powodu nadzoru nad remontem szkoły. Urlop wyliczony był na podstawie średniej obowiązującej godzin w ramach etatu i nadgodzin. Następnie w 2009 roku zaistniała podobna sytuacja, czyli pan Jasiński wykorzystał znowu 42 dni urlopu wypoczynkowego zgodnie z kartą nauczyciela, jednakże przerwał ten urlop i również zaistniało przerwanie urlopu, i co spowodowało niewykorzystanie tego urlopu w ilości 14 dni. Urlop był przerwany za zgodą również organu prowadzącego, czyli zarządu powiatu koneckiego. Przerwany był z powodu realizowania projektu przed szkołą Nowa Szkoła Konecka. Proszę Państwa, przypadek przerwania urlopu jest przedstawiony w artykule 66 paragrafu 1, który przedstawia okoliczności, w jakich okolicznościach taki urlop dyrektor szkoły w tym przypadku może przerwać. Z wyniku audytu wewnętrznego mogę stwierdzić, że te okoliczności były podstawne do przerwania takiego urlopu w tych latach, czyli w latach 2008-2009. Te okoliczności były zgodne z artykułem 61 punkt 1 ustawy Karty Nauczyciela. W 2010 roku pan Jasiński pełnił funkcję dyrektora do 31 grudnia 2010 roku, czyli do końca 2010 roku. Od września do grudnia, przepraszam, przepracował 4 miesiące, gdzie ustawowo, zgodnie z ustawą, powinien mieć naliczony urlop za te 4 miesiące w wysokości 5,6 dnia miesięcznie za każdy miesiąc, przepracowany miesiąc. Z dniem 1 stycznia 2011 roku pan Jasiński nie był już dyrektorem szkoły, jednakże był pracownikiem zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1. Z dniem 1 stycznia po rozmowach pana Jasińskiego z panem dyrektorem szkoły zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 pomiędzy stronami została zawarte porozumienie na zmianę umowy, czyli na zmniejszenie etatu z pełnego etatu do etatu jednej drugiej. Z tym dniem również pan Jasiński wystąpił o urlop zaległy, czyli urlop uzupełniający i urlop wypoczynkowy, urlop uzupełniający, który nie wykorzystał. Po prostu
od dnia 1 stycznia pan Jasiński wystąpił taki urlop. W związku z powyższym, za porozumieniem stron, tak jak powiedziałem, obydwu stron, została zawarta umowa, gdzie pan Jasiński był i jest pracownikiem szkoły, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w wymiarze pół etatu i z chwilą tą, żeby obliczyć urlop wypoczynkowy i uzupełniający, wcześniej uzupełniający, który pan Jasiński miał sobie odebrać, musiałoby nastąpić przeliczenie tego urlopu z pełnego etatu na połowę tego etatu. Czyli w 2008 roku 14 dni, w 2009 roku 14 dni i 2010 rok było to dni, był to urlop wypoczynkowy związany z tym rokiem, rokiem szkolnym 2011. Czyli za te 4 miesiące, które pan Jasiński pracował od września do grudnia. Artykuł 154.2 mówi, urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinnym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Czyli nie było możliwości nieprzeliczenia świadczenia urlopowego z pełnego etatu na etat, na pół etatu, ponieważ pracownik musiał wykorzystać ten urlop. Nie mógł nie wykorzystać tego urlopu, ponieważ ustawa, karta nauczyciela wskazuje, w jakich przypadkach może być wypłacony ekwiwalent za urlop. Akurat w tym przypadku pana Jasińskiego taki przypadek nie występuje. Ilość dni została przeliczona na ilość dni pracujących na pół etatu, czyli jeżeli pan Jasiński miał przy całym etacie 50,4 dnia urlopu uzupełniającego i wypoczynkowego, czyli w przeliczeniu na cały etat, musiał go wykorzystać w szerszym okresie czasu, czyli w okresie podwójnym, czyli 101 dni praktycznie przy zaokrągleniu, bo jeżeli jest niepełny dzień, to się zaokrągla po prostu dzień do pełnego dnia. Jednakże tu należy zaznaczyć, że ilość godzin do wykorzystania tego urlopu nie zmieniła się. I wynagrodzenie, które by pan Jasiński otrzymał pracując na cały etat i wykorzystując urlop, też nie jest większe niż otrzymał to wynagrodzenie za urlop wykorzystany w 2011 roku. Czyli ilość godzin, mimo zamiany tych dni, nie zmieniła się. Ta zamiana dni wynika ze zmiany umowy, to jest raz, z wykładni Sądu Najwyższego, gdzie Sąd Najwyższy określa, że takie postanowienie zmiany etatu, na przykład z większego na niższy, może nastąpić w chwili, gdy obydwie strony wyrażają zgodę i są takie potrzeby zakładu pracy. Tutaj musimy zaznaczyć, że potrzeby zakładu pracy były na pewno takie, gdyż gdyby pan Jasiński na przykład wybrał wariant powrotu do szkoły jako nauczyciel, tutaj zakładamy taki wariant, bo musimy założyć wszystkie warianty, wówczas musiałby otrzymać pełny etat w wymiarze pełnych godzin. Jednakże z relacji i rozmowy mojej z panem dyrektorem wynika, że pan Jasiński nie otrzymałby pełnego zakresu godzin w związku z tym, że no takich godzin by nie było, takiej ilości godzin.
Więc tutaj myślę, że nie można zarzucić, że po prostu ta umowa została zmniejszona nie z korzyścią dla szkoły. Tak, z tym, że tutaj, jeśli ja dobrze rozumiem, proszę mnie tutaj poprawić lub potwierdzić, to by znaczyło, że gdy była odwrotna sytuacja, że ktoś pracował na pół etatu, prawda, i należy mu się urlop wypoczynkowy za tę pracę w niepełnym wymiarze, a przechodzi na pełny etat, to wyliczenie byłoby odwrotne, bo mnie się wydawało, że urlop powinien otrzymać człowiek z etatu, na którym pracował, a nie z etatu, na którym będzie pracował. To znaczy urlop, panie redaktorze, który na przykład jest obecnie, pan Jasiński by dostawał, będzie otrzymywał z etatu, z pół etatu, na pewno, ale tamten urlop niewykorzystany, proszę mi podać, powiedzieć, w jaki sposób ten pracownik ma wykorzystać ten urlop? Nie może według kodeksu, zdaje się, pracy i karty nauczyciela zrezygnować z kodeksu pracy, zrezygnować całkowicie z tego urlopu, bo nie wolno. Kodeks pracy zabrania takiej możliwości pracy. Gdyby nawet pracownik chciał sam zrezygnować po prostu z tego urlopu, to nie może. Nie, ale ja spytałem pana o coś innego. Pracując w niepełnym wymiarze, odwrotna sytuacja. I urlop zaległy jest z pół etatu, prawda? Czyli pracował ktoś na pół etatu i ma zaległy urlop za 2 lata, powiedzmy. I nagle zmienia mu się umowę na pełne zatrudnienie, czyli na pełny etat, to mu się ten urlop zaległy wylicza według pełnego etatu. Przecież to jest zaległy urlop z poprzedniego stanowiska, panie audytorze. No nie, nie. Jeżeli to jest w tym samym zakładzie pracy, więc to jest z tym samym pracodawcą rozmowa, prawda? Jeżeli to jest moje zdanie, jest takie, że no trzeba jakoś ten problem rozwiązać, prawda? Czyli miałby wówczas ten pracownik, który pan podaje ten przykład, przepraszam bardzo, miałby wówczas mniejszą ilość dni do wykorzystania, prawda? Bo wtedy by było przeliczenie moim zdaniem odwrotne. Dobrze, dziękuję bardzo. I panie audytorze, tutaj jeszcze bym prosił o szczegółowsze wyjaśnienie tutaj tego ostatniego pytania, czwartego, czyli zamiana łącznie, to tak to pytanie brzmiało, 64 dni urlopu na 160 dni urlopu wynika, no w sumie tam chyba było wszystkiego 64 plus tam jakieś 14 jeszcze. To znaczy było, łącznie było tak, za 2008 rok 14 dni, 2009 rok 14 dni, i 2010 rok 22,4 dni. Plus, ferie w 2011 roku, czyli urlop wypoczynkowy za ferie, tak? Czyli był na urlopie, jeszcze mu się za ferie urlop należy w czasie... Z tym, że urlop, jeżeli powiem... podwójne liczenie. No nie, 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 nie. Proszę państwa, ustawa... Nie, nie, nie. Ustawa przewiduje takie przypadki, i nie ma podwójnego naliczenia. Jeżeli się ten urlop pokrywa, jest naliczane jedno świadczenie. Nie ma dwóch świadczeń. To by było naprawdę niezgodne z prawem. I no ten, więc tutaj został. Sprawdzałem to i mogę zapewnić. Tak, tak, tak. Sprawdzałem to i mogę zapewnić, że naliczone zostało jedno świadczenie za ferię. Ono jest, jeżeli się nałoży, to takie świadczenie właśnie jest liczone. Przepraszam. Także tutaj nie ma żadnego złego obliczenia tego urlopu, że pan Jasiński otrzymał dwa wynagrodzenia za dwa świadczenia za urlop. Dziękuję panu. Dziękuję również.